jest godzina 6 rano. Wyszedłem na plener, chcąc sfotografować jakieś dzikie zwierzęta. Jeśli mi się to nie uda, to mam jeszcze piękne góry za mną, więc z jakimiś zdjęciami na pewno wrócę. Jestem dosyć mocno niewyspany, szczególnie że 2 dni temu była zmiana czasu, więc w sumie czuję się tak, jakby była 5 rano. Słońce jeszcze nie wyszło zza horyzontu, ale już zaczyna oświetlać góry za mną i zaczyna to wyglądać naprawdę fajnie. Jest mi cholernie zimno w ręce, wziąłem rękawiczki bez palców, żeby wygodnie obsługiwać aparat, ale jest dzisiaj jest zdecydowanie za zimno i po prostu po chwili dotykania zimnego obiektywu i zimnego aparatu odmrażają mi palce. Za moimi plecami stoi sarna. Chciałem ją sfotografować, ale w tym momencie przed nią wybiegł zając i zaczął biegnąć w moją stronę, nie widząc mnie zupełnie. Udało mi się zrobić zdjęcie, jak zając stoi na środku ścieżki, a zaraz za nim stoi w tle sarna. Niestety jeszcze słońce nie wstało, więc jest dosyć szaro-buro i zdjęcie pewnie też będzie dosyć ponure, ale i tak fajna sytuacja. Za mną jest ambona. Mam taki plan, żeby wejść na nią i właśnie z niej próbować fotografować albo zwierzęta, albo góry, które są też idealnie przede mną. Przed chwilą udało mi się wejść na ambonę, która jest za mną i sfotografować stado saren. Wymagało to sporo cierpliwości, ale się opłaciło. Prawie się zrypałem. W przerwie między fotografowaniem zwierząt udało mi się zrobić bardzo proste, ale myślę ładne i ciekawe ujęcie. Otóż obudziły się już pierwsze pająki i mamy świeże pajęczyny okryte szronem. Jeśli taką pajęczynę sfotografujemy pod światło, tak jak ja stoję teraz, to możemy uzyskać bardzo ładną kompozycję. Dwa popularne sposoby na fotografowanie dzikich zwierząt. Pierwszy z nich polega na znalezieniu sobie kryjówki albo stworzeniu takiej kryjówki w miejscu, gdzie wiemy, że często dzikie zwierzęta przebywają i wtedy siedzimy cierpliwie, czekamy, aż zwierzę podejdzie możliwie jak najbliżej i fotografujemy. Drugi sposób polega na podchodzeniu zwierzyny, czyli lokalizujemy na przykład stado saren, no i próbujemy cierpliwie, powoli je podejść możliwie jak najbliżej, żeby móc zrobić zdjęcie. Każde zwierzę podchodzi się trochę inaczej. Sarny na przykład nie powinniśmy próbować okrążać. Idziemy wprost na nie, a kiedy zostaniemy przez nie zauważeni, zastygamy w miejscu na kilka minut, dopóki nie przestaną się nami interesować. Jak się przestaną interesować, to wtedy znowu podchodzimy kilka kroków, no i tak możliwie jak najbliżej. Na pewno nie powinniśmy używać żadnych mocnych perfum ani innych intensywnych zapachów, bo zwierzęta są na to bardzo wyczulone.
Oczywiście powinniśmy też ubrać się w możliwie jak najbardziej maskującą odzież. Ja akurat dzisiaj nie jestem dobrym przykładem. Miałem na sobie czarną kurtkę i czarne spodnie i w takim stroju miałem zamiar podchodzić zwierzęta. No ale niestety rano było zbyt zimno i musiałem założyć dodatkową kurtkę, która jest niebieska. No i zdecydowanie nie jest to najlepszy kolor. Zaczął się wschód słońca. Ja stoję na ambonie. Chciałem w sumie z tej ambony zrobić panoramę, ale nie wiem, czy nie będzie mi tu dosyć ciężko rozstawić statywu i czy nie zejdę na dół. Ale widok jest naprawdę nieziemski. Warto było wstać tak wcześnie rano. Składam teraz obiektyw szerokokątny. Widok na góry nie jest dzisiaj jakiś rewelacyjny. Myślę, że wieczorem będzie lepiej, podczas zachodu będzie fajniejsza widoczność i właśnie wtedy wyjdę, spróbuję zrobić jakąś panoramę. Teraz staram się skupiać na drzewkach gdzieś tam we mgle. Dobra, schodzę już z tej ambony, pójdę się gdzieś przejść, może prędzej zobaczę jakieś zwierzęta. Może tak jeszcze na gorąco wrażenia z pierwszych dni testowania tego obiektywu Fuji. Co mi się w nim podoba? Podoba mi się zakres ogniskowych 100 do 400 mm, to jest bardzo fajny zakres, już można się pokusić właśnie o jakieś fotografowanie ptaków, większych zwierząt. Podoba mi się to, jak obiektyw jest wykonany bardzo solidnie, do tego jest uszczelniany, co też jest dla mnie bardzo ważne. I podoba mi się stabilizacja obrazu, która pracuje naprawdę przyzwoicie jak na obiektyw tego typu. Co mi się nie podoba? Nie podoba mi się waga i wielkość obiektywu. No, waży prawie 1,5 kilo i no, nie zabrałbym tego w jakiś dłuższy wypad gdzieś w góry na przykład. No, z jednej strony tak duże przybliżenie, też w miarę jasny obiektyw musi swoje ważyć, no ale nie po to wybieramy bezlusterkowce, żeby nosić do nich ogromne i ciężkie obiektywy. No i co mi się jeszcze nie podoba, to praca autofokusa, szczególnie na największym przybliżeniu, na 400 mm. No nie jest to demon prędkości. I dodatkowo słychać silnik przy filmowaniu. No, natomiast mało kto też będzie filmował z autofokusem przy takim obiektywie, no ale jest to, jakby nie patrzeć, wada. Przy fotografowaniu dzikich zwierząt bardzo ważny jest dobry obiektyw. Musi on mieć duże przybliżenie, no i możliwie jak najlepszą jakość obrazu, tak jak na przykład ten Fuji o ogniskowej 100-400, którego ja w tej chwili używam. Niestety takie obiektywy są bardzo drogie, kosztują po 8-10 tysięcy złotych i mało który amator czy ktoś, kto chce się dopiero zająć tego typu fotografią, ma tak duże pieniądze do wydania na sprzęt. Natomiast można to rozwiązać w prosty sposób. Można sprzęt wypożyczyć. Koszty wypożyczenia wahają się od 50 do 150, 200 zł za dobę. Wiedząc, że jedziemy gdzieś na jakiś plener i będziemy mieli możliwość fotografowania dzikich zwierząt, warto sobie taki obiektyw wypożyczyć i za nieduże pieniądze będziemy mogli używać profesjonalnego sprzętu najwyższej jakości.
Ja swój obiektyw wypożyczyłem w sklepie Notop Stryk we Wrocławiu, który mogę serdecznie polecić. Mają tam obiektywy i Olympusa, i Fuji, również aparaty, więc serdecznie zapraszam.